Dobra, dzień dobry Piotrek. I ktokolwiek to będzie oglądał. Uszczelki pod dyfer. To są podkładki, tak zwane diff washer set albo shimy. Ja takie używam do środka dyfra i tak te na zewnątrz dyfra. Przepraszam za moje ręce, ale niestety są trochę zniszczone. To na zewnątrz dyfra. Czasami zakładam, czasami nie. To jest nałożysko. To wchodzi tu na zewnątrz. Czasami się przydaje. A to pod... Nie wiem, jak to się nazywa. Input gear? Takie. Numer części jest tu. X-ray. No i lecimy. Sprawdzimy sobie, jak to wszystko działa. Dobra, to jest ten. Dobra. Gdzie jest pęseta tu? Jak zawsze bałagan u mnie na biurku. Tego zakładamy tu, tak? I drugiego z drugiej strony. Ciach. Ciach. Ła, spadła mi. Ciach. Ciach. Momencik. O, zaraz pokićkam pęseta. Uszczeleczki. Ja mam torbę 500 uszczelek, więc generalnie nie żałuję ich. Tą dużą uszczelkę, tą podkładkę pod. Tu zakładamy. Hopsa. I tego pana. Poprzednia, co była pod spodem, teraz idzie na zewnątrz. Tak ją uszczelnimy sobie. No. Właściwość rzeczy martwych. Dobra. O, łożysko. Puh, ale byłoby jajo. Znowu bym rozbierał, jak zawsze. Czasami nie wychodzi tak, jakbym chciał, ale... No, uszczelka mi wyszła niestety. Aj. Jak to tutaj wchodzi leciutko? To coś tu jest nie halo.
luz. No dobra, niech będzie. Pierwszy zestaw satelitek. Pierwszy zestaw satelitek, później sobie drugi zestaw złożymy satelitek. Ja założyłem tą muszelkę, czy nie w końcu? Jest. Jest. Strasznie duży los mam tutaj, na tym impucie. Chyba założę jeszcze jedną. Sprawdzę tak z ciekawości, jak to wygląda z tej strony. Pasujemy to troszkę ciaśniej, bo widzę, że za dużo lata. Za dużo to lata i trzeba to spasować, bo troszkę ciaśniej. Zobaczymy, najwyżej się defekt rozleci, ale to ja już się będę bawić. A tu wam po prostu pokazuję. No dalej jest luźno na maksa. Zobaczmy, jak to wam założę. Czy mi się dyfer rozleci, czy nie. Będzie śmiesznie. Tak strasznie luźno to wszystko lata. Jak składałem dyfer w Tyfonie, to nie latało. Było dość ciasno spasowane. Chyba po dwie podkładki położę, bo widzę, że coś jest nie halo. Mam jeszcze taką jedną podkładkę, pewnie gdzieś znajdę. Chyba nie mam. O nie, mam z poprzedniego dyfru. Dobry jestem.
Zawsze ten sam błąd popełniam. Nie zakładam łożyska. Wszystko jak założyłem, to się ciasno zrobiło. Oleje będziemy mieszać, miliona zarzucimy i 200 tysięcy, tak pół na pół mniej więcej, nie mam nic pomiędzy, więc generalnie stwierdziłem, że takie mogą być. Trzeba wepchnąć, żeby wsadzić pinę. Już zaczynam nie widzieć troszkę. Bądźcie pewni, żeby o-ring wszedł, bo wtedy wyskakuje i jest denerwujący. Tak jak właśnie robi to teraz. Niestety problem z tymi olejami jest taki, że nie chcą wychodzić. Ten to jeszcze pół biedy, ale jeden milion CST to w ogóle nie wychodzi. Przepraszam.
No i teraz drugiego piniona. Najpierw jednego piniona zrzucimy. Gdzie? Jeden jest zrzucony. Teraz drugi sobie złożymy. Ciech. Uszkodzeń w dyfrze nie było, tylko wył. Wył, jak jeździłem, i dość mocno mnie to irytowało. Zwłaszcza, że to mój pierwsza arma z tak zwani Helical Gear. Więc z doświadczenia powiem wam, że już jeden dyfer załatwiłem. Chyba po 2 tygodniach. Zresztą pechowy ten samochód jest. No i elegancko złożone. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Strasznie ciasno. Składamy, bo jeszcze uszczelka do tego podejdzie. Jeszcze więcej luzu się narobi. Uszczelaczka weszła. A teraz będziemy się męczyć z olejami. Najpierw mu podrzucimy troszkę tego, bo będzie łatwiej. To jest 1000 CST. No i robimy tak. Kręcimy go sobie na dół. On się wkręcił. O, chyba jeszcze mało. On się później wymiesza. Ja to tak kluska pół na pół mniej więcej robię. Jeszcze troszkę to wylimy. W
Taki wyjdzie z 300 tysięcy CST albo 400 tysięcy. Jeszcze troszeczkę. Tak dla pewności. Nie za dużo, żeby nam w dziurki nie wpadało. No i teraz trzeba brzegi wyczyścić. Brake cleaner. Na poduszkę. Ja zawsze czyszczę, bo później wypycham jedną stronę i są takie tam dziwne rzeczy się dzieją. Paluszkami wkręcamy w plastik. Jak nie wchodzi paluszkiem, to znaczy, że coś jest nie tak. Już następnego. Nie wiem, jak to po polsku. Crosstret po angielsku. No i elegancko, żadnego chrobotania. Zobaczymy, jak to będzie działać. Bo to, że w rękach mi działa, to nie znaczy, że będzie działać na aucie założone.